Opactwo Jędrzejowskie, położone na ziemi świętokrzyskiej, jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ufundowane w 1140 roku przez Janika Jaksę, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego, i jego brata Klemensa. Mnisi otrzymali od fundatorów spore połacie ziemi rolnej oraz jednonawowy kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Do dziś przetrwała wieża i fragment apsydy tej zbudowanej w stylu romańskim świątyni. Najstarsze wschodnie skrzydło klasztoru powstało jeszcze w połowie XII stulecia. Cystersi przybyli tutaj z Francji, konkretnie z Burgundii. Taką pramacierzą zakonu było opactwo Citeaux. W łacinie nazywało się Cistercium, stąd też właśnie nazwa zakonu, która nie pochodzi od imienia założyciela, jak to jest w przypadku niektórych zakonów, ale właśnie od nazwy tego miejsca, gdzie był pierwszy klasztor. W wyniku takiej bardzo gwałtownej ekspansji w pierwszej połowie wieku XII zakon się bardzo szybko rozrasta, tak że przybywa już niespełna 50 lat po powstaniu tego pierwszego klasztoru, tego Cistercium, przybywają Cystersi na ziemię polskie. Z czasem w pobliżu klasztoru wyrosło miasto, stanowiące centrum administracyjne i gospodarcze całego kompleksu zakonnych włości. Prawa miejskie Jędrzejów uzyskał w roku 1271. Klasztor stał się bardzo ważnym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego. Mnisi opiekowali się miejscową ludnością na różnych płaszczyznach życia. Prowadzili okoliczne parafie, tworzyli małe, elementarne szkółki, założyli hospicjum i szpital. Zakonnicy zajmowali się także hodowlą ryb. Klasztor posiadał młyny, tartak i hutę szkła. Dla jędrzejowskich cystersów zawsze ważna była praca. Nasza reguła sprowadza się do tego, żeby budować nasze wewnętrzne życie. Jedność z Bogiem, bo mnich przede wszystkim jest dla Boga. Zawsze było kojarzone i słusznie, że mnich to jest człowiek modlitwy, ale praca stanowi integralny element duchowości i tak jak przeżywamy nasze spotkanie z Bogiem na modlitwie, jak uwielbiamy Go na modlitwie, tak samo w naszej pracy, w wytworze naszych rąk, w kulturze, którą kreujemy, Bóg, którego my doświadczamy, On powinien się odzwierciedlać, prawda? Nasz dzień, porządek dnia jest właściwie takim przeplataniem się modlitwy i pracy. Pierwsze modlitwy mamy o 5 rano, wstajemy przed 5 i o 5 spotykamy się na wspólnych modlitwach, na godzinie czytań i na jutrzni. Później jest medytacja po tych modlitwach i po medytacji jest msza święta konwentualna o godzinie 6:30. Po mszy mamy śniadanie, po śniadaniu jest krótka chwila rekreacji, odpoczynku, prawda, jeszcze takiego ustalenia, co właściwie każdy ma robić. No i wyruszamy do pracy taką, jaką mamy. Praca jest różna, prawda, bo niektórzy ojcowie pracują w duszpasterstwie, w szkole, prawda, czy w szpitalu. Ci, którzy nie mają jakichś takich zajęć zewnętrznych, no to pracują przy klasztorze. Mamy gospodarstwo, mamy zwierzęta, hodujemy zwierzęta różnego rodzaju, i krowy, i świnie, i kury, kaczki, prawda, gęsi, pszczoły mamy pasiekę swoją. No, w klasztorze jest bardzo dużo różnych zajęć, bo jednak ten element tej pracy fizycznej, no staramy się, żeby on był zachowany, bo stanowi integralny element naszej duchowości. Przed pierwszą spotykamy się na modlitwie w ciągu dnia, po której jest obiad i potem znowu krótka rekreacja i znowu jest praca i ta praca popołudniowa, ona już ma różnoraki charakter, albo to jest też jakaś praca fizyczna, albo intelektualna, prawda, jakieś studium. Przed 19 mamy nieszpory, potem kolacja, potem mamy komplety i już jest spoczynek nocny, czyli właściwie no jest to takie przeplatanie się pracy i modlitwy i dążymy do tego, żeby to była harmonia. Tak jak się widzi w naszym klasztorze bracia, czy ojcowie, którzy pracują w ogrodzie, w gospodarstwie, no to też jest takie budujące, że to nie jest tylko jakieś zajęcie utylitarne, ale to jest jakby, no w tym możemy zobaczyć odnalezienie tej harmonii, prawda, harmonii z Bogiem, z Bożym stworzeniem. No, cieszy nas to po prostu i to też jest sposób chwalenia Pana Boga.
Pora wrócić do dziejów jędrzejowskiego klasztoru. Wiek XIII to czas stopniowej rozbudowy świątyni. Na początku zbudowano wschodnią część kościoła, prezbiterium wraz z transeptem, a także ściany naw bocznych. Materiałem budowlanym był piaskowcowy cios. Ściany nawy głównej, jej filary i arkady powstały w czasach gotyku, a do ich budowy użyto cegły. Zachodnia empora i wieża przedcysterskiego kościółka pozostały, tworząc zamknięcie głównej nawy. Po fazie gotyckiej kościół miał układ trójnawowej bazyliki z transeptem i trzyprzęsłowym prezbiterium. Kolejne wieki przynosiły spore zmiany w wyglądzie świątyni. W połowie XIII wieku od strony północnej zbudowano dwie symetryczne, względem osi transeptu, kwadratowe barokowe kaplice. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od wschodu i Błogosławionego Wincentego Kadłubka od zachodu. Warto na moment zatrzymać naszą uwagę właśnie na postaci autora Kroniki Polskiej, Błogosławionego Wincentego Kadłubka, który tutaj spędził ostatnie lata swego życia. Historia naszego jędrzejowskiego klasztoru jest związana z postacią Wincentego Kadłubka, który dzisiaj jest błogosławionym, a wcześniej był biskupem krakowskim. Wincenty Kadłubek po 10 latach biskupstwa w Krakowie z tego biskupstwa zrezygnował. I przyszedł, jak mówi legenda, z Krakowa na piechotę i poprosił ówczesnego opata Teodoryka i cały konwent o to, aby mógł zostać mnichem cysterskim. I ta prośba jego została spełniona i Wincenty Kadłubek spędza w naszym klasztorze ostatnich 5 lat swojego życia i tutaj w klasztorze umiera 8 marca 1223 roku. Wincenty Kadłubek jest błogosławionym. Proces kanonizacyjny toczy się dalej. Ta postać powinna być ważna dla całej Polski, bo to dzięki Wincentemu Kadłubkowi zawdzięczamy zwyczaj wiecznego światła przy naszych tabernakulach w polskich kościołach, bo to pierwsze wieczne światło zostało zapalone właśnie przez Kadłubka w katedrze wawelskiej. I ten zwyczaj rozprzestrzenił się na całą Polskę. Z upływem czasu klasztor i świątynia zmieniały swe oblicze. W roku 1447 opatem został Mikołaj Odrowąż z Rębieszyc. Wytyczył on plan gruntownej przebudowy klasztoru oraz modernizacji świątyni. W 1475 roku przebudował klasztor z krużgankami, wprowadził gotyk do romańskiego kościoła, wzniósł odrębny budynek opatówki z hospicjum. Do prac artystycznych w opactwie zapraszał uznanych mistrzów. Pracował tu Wit Stwosz i krakowscy złotnicy, Mikołaj Kregler i Mikołaj Breimer. Niestety znaczna część tych dzieł sztuki nie dotrwała do czasów dzisiejszych. Organy powstałe w połowie XVIII wieku należą do najważniejszych zabytków sztuki organowej w Polsce. Są one znakomitym instrumentem i jednocześnie dziełem sztuki. Łączą w sobie elementy stylu późnobarokowego i rokoka. Znawcy określają je jako arcydzieło polskiej sztuki organmistrzowskiej. Czas rozkwitu opactwa zakończył się w momencie wprowadzenia urzędu opata komendatoryjnego. Opat komendatariusz nie był wybierany przez mnichów, ale narzucany przez władze świeckie. Do ruiny gospodarczej klasztoru przyczynił się także potop szwedzki, podczas którego opactwo zostało ograbione, oraz pożary z 1726 i z 1800 roku. Wtedy zniszczeniu uległa biblioteka klasztorna. To nie był jednak koniec problemów jędrzejowskich cystersów. W 1819 roku doszło do kasaty klasztoru. Mnisi wrócili tu dopiero we wrześniu 1945 roku.
pomimo tych wszystkich burz dziejowych, klasztor trwał aż do początku wieku XIX, to był konkretnie 1819 rok, kiedy nastąpiła kasata klasztoru. Generalnie wiek XIX no, nie był przyjazny życiu zakonnemu w ogóle w Europie, prawda? Kojarzymy z historii taki okres zwany józefinizmem, prawda? No, zabroniono przyjmowania nowych powołań, został skazany na wymarcie. Ostatni cysters przed kasatą umiera w latach 40. tego XIX wieku. Przez około 100 lat cystersów nie ma. Cystersi tutaj wrócili w roku 45, w roku zakończenia II wojny światowej i od tego momentu już tu z powrotem życie cysterskie udało się wskrzesić. Archiopactwo cystersów w Jędrzejowie to prawdziwa perła architektury sakralnej. Ojcowie cystersi nieustannie pracują nad renowacją bazyliki, jak i części klasztornej opactwa. Z roku na rok coraz więcej pielgrzymów i turystów odwiedza to niezwykłe miejsce.